Moi drodzy, ten film to nie jest pełnoprawny odcinek. To krótkie ogłoszenie. Jakiś czas temu daliście niesamowity odzew na mój post dotyczący tego, żebyście zagłosowali na jedną figurkę z gry Descent, która otrzyma dedykowany film o tym, jak malować konkretnego bohatera. Dlatego wraz z firmą Copernicus Corporation przygotowaliśmy dla was kolejną akcję, bardzo podobną, dlatego myślę, że wam się spodoba. Powiedzcie mi, jak mocno wychodzicie ze swoją pasją malowania figurek na tereny, nazwijmy to, przygraniczne? Czytacie książki, może zgłębiacie lore, a może gracie w RPG-szki? Jeżeli to drugie, to zapewne wiecie, że niebawem będzie miała miejsce premiera dwóch systemów opatrzonych logiem Warhammera. Mowa oczywiście o systemach Warhammer 40 000, Wrath and Glory oraz Age of Sigmar Soulbound. Copernicus Corporation już od jakiegoś czasu wydaje w Polsce podręczniki do Warhammera 4 edycji, w którego aktualnie gramy chociażby na moim drugim kanale Śmietanka Towarzyska, które to uniwersum jest zdecydowanie znane starym battlowcom, czyli osobom, które dawno temu grały w Warhammera Fantasy Battle, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. A w dzisiejszych czasach, kiedy firma Games Workshop nie wydaje już tego systemu, chociaż podobno ma niebawem wrócić w odświeżonej formie, to zapewne jest wśród was wiele osób, które kojarzą bądź grają lub grały w takie gry komputerowe jak Warhammer, Total War albo Vermintide. I to już mamy. To, czego właśnie jak dotąd nie mieliśmy na naszym polskim rynku, to RPG-szka osadzonego w świecie Age of Sigmar, czyli właśnie Soulbounda, oraz takiego typowego systemu do 40. Nie mówię tutaj o Dark Heresy czy Rogue Traderze, tylko właśnie Wrath and Glory. Mam tu na myśli właśnie taką klasykę, gdzie możecie sobie zagrać kapłanem maszyny, siostrą bitewną, czy nawet Space Marinem. W przypadku Age of Sigmar muszę wam powiedzieć, że zawsze te modele mi się podobały. Czego mi nie mówić, nie gram w figurki od jakiegoś czasu, ale Games Workshop wydaje naprawdę śliczne modele, właśnie między innymi do Age of Sigmar, ale jestem typowym staroświatowcem, więc nigdy nie zagłębiałem się w lore. Jednakże, kiedy dowiedziałem się o tym, że wychodzi ten system, to odezwała się we mnie taka nadzieja, że być może wypełni on lukę, niszę, która powstała po tym, jak niestety odbiłem się od dedeków. Cóż, one nie kupiły mojego serduszka, a być może Age of Sigmar Soulbound właśnie to zrobi. No dobrze, ale co RPG mają związanego z figurkami? Tak naprawdę wszystko. I osoby, które lubią szperać w historii różnego rodzaju film, przedsięwzięć i tego, jak to środowisko się rozwijało, to zawsze było powiązane ze sobą. A tak się składa, że od tych kilkunastu lat mamy mnóstwo, ale to mnóstwo fantastycznych figurek do Warhammera 40 000 i do Age of Sigmar, które mogą stanowić wręcz idealne handouty i idealne uzupełnienie waszych sesji, jeżeli lubicie grać na żywo. Ponadto daje wam to w sumie fantastyczną okazję do tego, żeby móc wykorzystać swoją kolekcję również w skali nieco bardziej mikro, niekoniecznie rozgrywać tylko i wyłącznie epickie bitwy. Albo też czegoś, co mnie osobiście bardzo interesuje, czyli znalezienie idealnej reprezentacji waszego bohatera, którego stworzycie. I właśnie tego dotyczy nasza akcja z Copernicus Corporation. Jak wejdziecie sobie na moją stronę miniemporium.pl, znajdziecie tam zakładkę, w której możecie zapoznać się ze szczegółami całej akcji. Innymi słowy, waszym celem, waszym zadaniem jest wybrać jednego spośród przedstawionych tam bohaterów do jednego bądź drugiego bądź obydwu systemów i zagłosować na niego. Ci bohaterowie lub bohaterki, które zwyciężą to głosowanie, dostaną swój dedykowany film pod tytułem Jak pomalować tę konkretną figurkę, by przedstawiała tego bohatera. Ależ od razu też powiem, że to nie są byle jakie randomowe postacie. Otóż przedstawiają oni przykładowy BG, w których możecie się wcielić, kiedy zakupicie zestawy startowe do tych systemów. Jestem niezmiernie ciekaw, tak naprawdę, kogo wy bierzecie. A jak już oddacie swój głos, to wyślijcie linka do tej akcji waszym kolegom, znajomym, współgraczom, niezależnie od tego, czy wywodzicie się ze środowiska RPG-owego czy figurkowego. Bardzo mnie interesuje, o ile uda nam się pobić tak naprawdę rekord z ostatniej tego typu akcji. Ile finalnie osób weźmie udział w tym głosowaniu. Akcja trwa do połowy kwietnia, następnie zbieram wyniki i przygotowuję filmy, które zostaną opublikowane w okolicach premiery podręczników. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, i niech Bóg Imperator oraz Sigmar zawsze wam sprzyja. Cześć.